Cześć, witam Was na moim kanale. Przed nami bardzo ciekawy odcinek, ponieważ o ile Adama Ferencego bardzo lubię od dawna, zarówno w tych najbardziej kojarzonych przez nas rolach. Czarnych charakterów, ciężkich postaci, to i niejednokrotnie pan Adam udowodnił nam, że w rolach komediowych jest równie rewelacyjny. Uznawany za aktora charakterystycznego, zdobył wielkie uznanie publiczności. Ma wielu fanów, w jego życiu nie brakowało również dość kontrowersyjnych sytuacji. Szczerze Wam powiem, że zanim przystąpiłam do tego odcinka, nie wiedziałam, że prywatne życie pana Adama jest dość burzliwe możliwe, choć to tylko z jednej strony, bo z drugiej bardzo poukładane. Jak to możliwe? Ostatnio jest o nim głośno po tym jak przyznał, że walczy z alkoholizmem, choć przez lata mówił nawet, że picie jest fajne. Skąd ta zmiana i co kryje się pod tym dość tajemniczym opisem tej postaci? Zapraszam do oglądania wszystkich, których życiorys pana Adama interesuje. Nie zabraknie też stałych punktów. Pan Adam Ferency urodził się w 1951 roku w Warszawie. Wspominał ten dzień tak. Urodziłem się w domu na Ursynowskiej w Warszawie, dokładnie naprzeciwko miejsca, w którym właśnie rozmawiamy. Poród przyjęła babka, mama mamy. Była przedwojenną dyplomowaną akuszerką. Mieszkaliśmy razem. Mama, ojciec, siostra i dziadkowie. Swoje dzieciństwo spędził na gruzach powojennej Warszawy. Bawił się tam niejednokrotnie, choć oczywiście tego oficjalnie zabraniano. Swój dom wspomina bardzo ciepło, ale to głównie za sprawą mamy. Z ojcem relacje miał dużo bardziej surowe. Byłem dzieckiem nieśmiałym, budowałem sobie swoje światy, fantazji, fikcje rozmaite stwarzałem. Zawsze byłem bardzo blisko mamy, a bardzo daleko od ojca. Mama miała dość rozumu, żeby wiedzieć, że syna nie trzeba strasznie niańczyć, że on powinien łazić swoją drogą. Mam wspomnienie serdecznego, ciepłego, chociaż czasami trudnego domu. To matka go tworzyła. Rodzice byli paskudnym małżeństwem, ale byli ze sobą całe życie. Potem mama była ponad 30 lat wdową i myślę, że jakoś lepiej się z tym czuła. Jednak pan Adam już jako dziecko wiedział, że będzie aktorem. Te decyzje podjął, gdy pierwszy raz zobaczył w telewizji Teatr telewizji. Na pytanie, kim chcesz być, Adasiu, odpowiadałem, aktorem. W 1960 roku pojawił się na Ursynowskiej telewizor duży, marki Tesla, 21-calowy. Olimpiadę w Rzymie w 1960 roku już na nim oglądaliśmy, i wtedy można było też oglądać przedstawienia teatru telewizji, które szły na żywo. Oglądałem coś, patrzę i myślę sobie, ja bym to lepiej zrobił. Ja byłem po prostu skromny. w marzeniach już nie musiałem być. I od razu to była wiara, czy też pewność, że ja tym aktorem będę. I udało się, a w 1976 roku pan Adam ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Dostał się, co prawda, nie za pierwszym razem, bo ten był najstarszy na roku, ale zwracano na niego uwagę. Wcześniej edukował się gdzie indziej. Cybernetyka na SGP i ESIE nie wzięła się znikąd, musiałem uciekać przed wojskiem. Z egzaminu wstępnego do szkoły teatralnej wygnali mnie. Byłem tak nieśmiały, że już pójście tam i wyjście na scenę to był dla mnie sukces. Pozwolili mi powiedzieć cztery linijki wiersza i podziękowali. Natomiast na studiach jego mistrzem był Tadeusz Łomnicki, który obiecywał, że będzie z niego aktor pierwszego sortu i obietnicę tę spełnił. Trudno mi było napsuć w głowie, on to wiedział. Opowiadał mi wiele o naturze aktorstwa. Na pierwszym roku, kiedy robiliśmy pierwszy publiczny, z naszych możliwości zauważył, że moja mama bardzo się zdenerwowała. Spojrzał na nią z charakterystycznym dla siebie uśmiechem i powiedział: Niech się pani nie martwi, ja zrobię z niego aktora. I choć to właśnie ta nieśmiałość nie od razu pozwoliła mu być aktorem, no bo przecież w sumie przez nią nie zdał za pierwszym razem do szkoły aktorskiej, to jednak później przekonuje, że w jego zawodzie była niesamowicie istotna. Nieśmiałość w życiu trochę przeszkadza, komplikuje, ale w gruncie rzeczy pomaga, a w aktorstwie chroni człowieka przed największą zarazą, jaka może być przed narcyzmem, pychą. I kiedy skończył studia, w tym samym roku debiutował w serialu 07 Z Głosie, a także na scenie stołecznego teatru dramatycznego. Na stałe związał się z teatrem na woli prowadzonym przez jego mistrza Tadeusza Łomnickiego i tam otrzymał swoją pierwszą dużą rolę. Później występował także w teatrze współczesnym i dramatycznym. Jednak mówił, że zawsze otrzymywał rolę raczej po warunkach. Jak ktoś jest niski, łysy, kwadratowy, to nie może być pozytywnym bohaterem, mówił. I rzeczywiście jest w tych słowach sporo prawdy, bo trzeba przyznać, że pan Adam faktycznie grywał role charakterystyczne. Bywał więc policjantami, pracownikami UB, milicjantami, kryminalistami, a nawet był sekretarzem KC PZPR. Sympatię i popularność zdobył rolami w zmiennikach domu pułkowniku Kwiatkowskim, ale jeden z jego najwybitniejszych występów to ten w filmie Przesłuchanie. Gdzie wcielił się w bezwzględnego porucznika Morawskiego, który znęcał się nad bohaterką graną przez Krystynę Jandę. Po latach sam aktor tak wspominał tę produkcję. Przesłuchanie jest w ogóle dość upiornym filmem. Kręciliśmy go w napięciu, bo baliśmy się, że nie uda nam się go skończyć. Czas był niespokojny, ale dawał nadzieję, że da się zachować trochę tej wolności, którą wywalczył sierpień. Zło moich bohaterów przeraża mnie zawsze. Co prawda, pozycja, jest wygodna, bo po zagranej scenie można wrócić do siebie samego, ale kreowanie negatywnych postaci każe odnaleźć sobie ciemne strony i zastanowić się, czy w jakichś okolicznościach mogłyby one dominować. Czy sprawdziłbym się w momencie próby? Czy postawiony przed dramatycznymi wyborami nie opowiedziałbym się po stronie zła? Zastanawiał się sam aktor. Myślę, że na tym właśnie polega głównie trud aktorstwa, że jednak trzeba wydobyć z siebie czasami. To, szczególnie grając te właśnie trudne role, te upiorne postaci, co najczęściej staramy się skrzętnie schować gdzieś głęboko. Ale jednak z drugiej strony sam pan Adam zaprzeczył sobie, grając postać komediową w jednym z najpopularniejszych polskich seriali sitcomów. Niania. Jest to jeden z niewielu seriali, które Polakom udało się chyba zrobić lepiej niż sam pierwowzór, na którym bazowali, bo faktycznie ta polska wersja zdobyła uznanie nawet twórców tej amerykańskiej. Oczywiście pan Adam wcielił się w postać Konrada, Kamerdynera. Postać o ciętym humorze, zawsze komentująca rzeczywistość dosadnie, celnie, w punkt, ale jednocześnie bardzo zabawnie. I faktycznie ja należę do fanów pana ma również po tej roli, ponieważ no, przysporzyła mu ona wielkiej popularności i wielu fanów, również wśród tego młodszego pokolenia. Jednak jeżeli chodzi o jego środowisko, środowisko aktorskie, to było wiele osób, które nie rozumiały tego wyboru, że po tym jak gra w tych wspaniałych teatrach, po tym jak grał te skomplikowane postaci, decyduje się na granie czymś tak komercyjnym. Myślę, że ci, którzy mnie krytykują, nie oglądali Naszej Niani. Często pojawiały się głosy, że amerykański pierwowzór nie wytrzymuje z nią porównań. Nawet Właścicielka praw niezwykle wysoko oceniła produkcję Jurka Bogajewicza. Nie miałem zresztą problemów z przekonaniem go do swojej koncepcji. Był natomiast spory opór producenta, który chciał, jak w innych postaciach polskiej, kalki kądzia. A ja od początku wiedziałem, że to rola dla mnie. Odczytałem ją jak szekspirowskiego błazna, z którym właściwie wszyscy się liczą. Można by wręcz powiedzieć, nic nie robi i wszystko mu wolno. Komentuje smacznie i dowcipnie, a co więcej, ryzykuje dużo mniej niż tamten z czasów Szekspira. Tamten przez nietrafne uwagi mógł stracić głowę. A ten Najwyżej stracić pracę. I także od początku kariery pan Adam związany był z teatrem telewizji, a także dubbingiem i teatrem radiowym, gdzie zagrał wiele ważnych ról. A to, że tak świetnie szło mu w zawodzie aktorskim, pan Adam często również podsumowywał w ten sposób, że to zasługa jego żony, z którą spędzał wiele, wiele lat w zgodnym, udanym małżeństwie. I wszyscy właściwie brali to za pewnik, że pan Adam jest ojcem. Dwójki wspaniałych pociech, marzone, ułożone życie. Aż do 2005 roku, kiedy na planie filmu Jasminum, aktor poznał o 30 lat młodszą aktorkę Patrycję Soliman. Ponoć szybko stracił dla niej głowę i nawiązał romans. Owocem tego związku jest córka Franciszka. Tutaj pojawiają się różne doniesienia na temat tego, co faktycznie się wydarzyło. Ponoć pan Adam miał być niezadowolony z tego, że jego partnerka jest w ciąży. Nie chciał bowiem burzyć swojego poukładanego małżeństwa. Pani Patrycja po pewnym czasie komentowała to tak. Nigdy nie miałam dylematu, kariera czy dziecko. Los zadecydował za mnie, ale cieszę się, że tak się stało i że Frania się urodziła. To była najsłuszniejsza decyzja w moim życiu. Wszystko co złe oddala się, maleje. Frania przewartościowała wszystko, jest najważniejsza – Podkreślała i przyznała, że również dla niej ta ciąża była szokiem w pierwszym momencie. Podziękowała przyjaciołom, którzy ją wtedy wspierali. I Jak sama przyznała, ryczała w słuchawkę, gdy dowiedziała się o ciąży. Ale w 2014 roku udało jej się na szczęście ułożyć życie prywatne i doczekała się także drugiej pociechy. Natomiast małżeństwo pana Adama przetrwało ten kryzys. Natomiast w 2016 roku u pana Adama pojawiły się poważne problemy zdrowotne. Przeszedł rozległy zawał. Niewiele pamiętam z tego, co się działo, ale zapamiętałem, jak wyszarpują mnie z karetki już przy szpitalu. Ocknąłem się o piątej nad ranem. Byłem podłączony do aparatów. Żona powiedziała, Byłeś na tamtym świecie, uratował cię doktor Zając. Faktycznie to żona opiekowała się panem Adamem w tym trudnym momencie. A lekarze przyznali, że przez 10 minut nie dawał on już oznak życia. Przez całe życie musimy się przyzwyczajać do faktu, że odejdziemy, opowiadał aktor. Dodając jednocześnie, że to, co nieuniknione, na pewno nas dosięgnie. Ale przecież jednak można to odwlec w czasie. Nie musimy się na to godzić tak od razu. Z tego powodu pan Adam po prawie 50 latach rzucił palenie. Ale pomimo tak poważnych problemów, nie odstawił jednak alkoholu. Znowu przyjdą święta i znowu się upije, bo to jest fajne. Czy alkohol jest fajny? Pewnie. Jeszcze jak? A co? Człowiek zawsze musi uciekać, bo życie samo w sobie go przeraża. Pomyśl sobie, nie jesteś nawet łebkiem od szpilki na tym świecie, jesteś kichnięciem metafizyki jakiejś. Ja mam wygodniejsze życie, bo pracuję w sztuce. Czym jest sztuka? Udawaniem, że jest inaczej niż jest, powiedział pan Ferency w Gali, i być może, mam nadzieję, że to o tym udawaniu to miało być właśnie o tym aż takim chwaleniu alkoholu. Tak to przynajmniej staram się interpretować. Ale dla każdego, kto by tutaj chciał stwierdzić, że, no tak, racja, faktycznie super jest tak czasem zaszaleć, to powiem, że pan Anam jednak w jakimś czasie zmienił zdanie. A to po jednym z incydentów, który sprawił, że naprawdę było o nim głośno nazywany w mediach jest incydentem ze świdnicy i brzmi co najmniej jak jakiś nagłówek kroniki kryminalnej, ale chodzi o to, że podczas spotkania z fanami pan Adam pojawił się kompletnie pijany, przez co spotkanie trzeba było przerwać. Później w wywiadach wracał pamięcią do tego wydarzenia. Dla mnie to się skończyło, kiedy odebrałem samochód ze Świdnicy. Zostawiłem go tam, bo z oczywistych powodów nie byłem w stanie prowadzić. To okropne, co zrobiłem. Na pewno część osób myślała, że swe ręce będą problemy, że przyjdzie na plan pijany, spóźniony, że nie nauczy się tekstu. Mówię do lustra, jestem alkoholikiem, który w wieku dwóch lat ciągle pracuje, mówił. I przy okazji opowiedział o uzależnieniu od alkoholu, z którym zmaga się od wielu lat. Całe życie piłem. Jakbym strasznie przejął się tą świetnicą, to wpadłbym w rozpacz i zapił się na śmierć. Nie ścięło mnie. Cały czas prowadzę walkę ze sobą z sukcesami. Dzięki robocie i rodzinie łatwiej radzę sobie z moim alkoholizmem. Wiem, że nie mogę się zgubić w alkoholu. Mogę mieć taki epizod jak w świdnicy, ale muszę potem stanąć przed rodziną, która się martwi, żebym nie zdechł przez ten alkohol. Nie chcę zdechnąć z powodu alkoholizmu. Wyznał w onecie, i te słowa odbiły się naprawdę szerokim echem w mediach. Na pana Sam wspominając swoje dzieciństwo. Mówił, że właściwie pije całe życie. Pierwszy raz już w szkole pojawił się pijany w wieku zaledwie 14 lat, gdy ukradł babci spirytus. Jednocześnie cały czas podkreśla, że rodzina jest dla niego bardzo ważnym, stabilnym gruntem i to ona go wspiera w walce z alkoholizmem. W sensie rodzinnym, alkohol chyba niczego mi nie zabrał. Zawsze umiałem rozmawiać z dziećmi. Jestem z tą samą żoną od Bóg wielu lat, mówił w Onecie. Człowiek myśli, czy w zawodzie zrobił tyle, co mógł. Oczywiście nie, mógł zrobić więcej. Czy moja rodzina ze mną ma tylko fantastyczną przygodę? Tutaj nastąpiła chwila ciszy. Tu moja żona kroi chleb i specjalnie się nie martwi. Gdyby przyszły dzieci, powiedziałyby pewnie ojciec, daj spokój, nie jest najgorzej. A pan y Adam pracuje również w dubbingu. Mogliśmy go usłyszeć w takich pozycjach jak Shrek, Simpsonowie, opowieści z Narni czy Avengersi. Jest także lektorem wielu audiobooków. Cieszy się, że nadal może pracować i czy myśli o przemijaniu? Trochę mniej. Jak samo mówi ten epizod, w którym właściwie był już po drugiej stronie, sprawił, że jest nieco pogodzony z tym, co przyjdzie. Nie znaczy to, że na to czeka. Często też wypowiada się na tematy polityczne. Właśnie w tej świetnicy też zszokował nieco swoich odbiorców, bo bardzo dobitnie mówił, żeby nie głosować na Kaczyńskiego. Co prawda nie wie na kogo, ale nie na Kaczyńskiego. Natomiast w innym z wywiadów mówił, i tutaj się z panem Adamem zgodzę, że bardzo przeszkadza mu ta polaryzacja w narodzie. Ja również na to zwracam uwagę. Często odpowiadając Wam na komentarze, bardzo się dziwię. Zauważam bowiem, że kiedy robię odcinek o kimś, kto sympatyzuje, powiedzmy, z prawą stroną sceny politycznej, to nagle pojawiają się komentarze, że, a czemu o tych prawusach, że to ograniczone, że coś tam. I tak naprawdę te osoby najczęściej nie skupiają się na tej postaci, o której ja mówię, tylko po prostu jakby przez pryzmat tego, co ta osoba lubi, już ją po jednej stronie, yy... Układają. Kiedy przedstawiam kogoś z drugiej strony, to już od razu, że ja mam lewackie poglądy, że to jest lewak, że co to w ogóle ma być, że to teraz taka moda, że się płynie z prądem. Już pomijam, że przez ostatnie 8 lat chyba jednak tendencja była odwrotna. To naprawdę chyba warto by było zobaczyć, że ja naprawdę przedstawiam wszystkich z prawa i z lewa. I bardzo mnie boli to, że nie patrzycie w ogóle czasami na tych ludzi. Oczywiście nie wszyscy, mówię tutaj do tej gastki, nie patrzycie na to, co kto zrobił, jaki jest, czy robi coś Fajnego. Jak mówi o innych? Moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo jeśli ktoś jest z prawicy, a potrafi się pięknie wypowiadać o wszystkich i trochę mieć jednak tej tolerancji dla drugiego człowieka, i dlatego, że no nie każdy musi myśleć tak samo, bo nie jesteśmy na litość boską w Chinach, to byłoby miło, ale yy, no jest trudno i tak samo jest po tej drugiej stronie. Jak już jest ktoś z prawicy, to na pewno nietolerancyjny i tak A tutaj chyba umyka to, o czym w ogóle wszyscy gadają. Bo wszystkim zależy chyba na naszym kraju i na tym, żeby było w nim dobrze. To, że chcemy tego trochę inaczej, nie znaczy, że nie chcemy wszyscy, żeby było dobrze. Bo jakbyśmy nie chcieli, to po prostu mielibyśmy to w d i byśmy się chyba o to nie kłócili, nie? Więc może dlatego należy nam się szacunek, że po prostu wszystkich nas ten kraj jakoś obchodzi. Więc po co się tak lejemy między sobą? Nie rozumiem tego i pan Adam tego też nie rozumie. Polaryzacja postaw poszła za daleko. Mówienie o polsko-polskiej wojnie nie, domowe, nie jest wcale przesadą. Lada iskra może wszystko obrócić w niwecz. To okropny czas dla Polski, dla teatru również mówił. Natomiast jeżeli macie ochotę zobaczyć pana Adama teraz w ferworze walki, to macie ku temu okazję, bo niedawno, bo 20 października 2023 roku odbyła się premiera Monodramu w jego reżyserii na deskach warszawskiego teatru Imka do tekstu Jacka Cygana Sprzedawca Marzeń. No jak się domyślacie, nie dość, że to jest reżyseria, to jeszcze jedno osobowy teatr właściwie. Zainteresować kogoś takim monodramem jest bardzo trudno. A z tego co czytałam, opinie są bardzo pochlebne, więc myślę, że wybierając się na taki spektakl będziecie mieć okazję zobaczyć kunszt i talent Pana Adama w pełnej krasie, więc jeżeli macie ochotę, to Was zachęcam. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dziś Dzisiaj ze mną do samego końca. Wszystkich z prawa, z lewa, ze środka. Tych, co uwielbiają politykę, tych, co jej nienawidzą. I tak dalej. I bardzo Was proszę, naprawdę nie miejcie do mnie pretensji, że ja mówię, co kto myśli na jakiś temat. No, jakby nie patrzeć, polityka ma bardzo duży wpływ na nasze życie, tak na co dzień. I po prostu ktoś, jeśli się na ten temat wypowiada, to ja Wam chcę to przekazać. To nie znaczy, że ja mówię, żeby być po prostu z Wami fair i żeby Wam przedstawić tę osobę, żebyście mieli okazję ją poznać. Naprawdę czasami ja mówię tutaj o osobach, z którymi się kompletnie nie zgadzam, ale to mi nie przeszkadza w tym, żeby z szacunkiem taką osobę wam przedstawić. I myślę, że to nie jest aż takie trudne, jeśli otworzymy głowę. Zachęcam was do tego samego w komentarzach. I bardzo się cieszę, że stworzyliśmy takie miejsce, w którym jednak te komentarze najczęściej okazują szacunek omawianym tu postaciom. Bo myślę, że jeśli nie lubicie danej postaci, to po co byście oglądali o niej odcinek? Przecież szkoda czasu. Jest Tyle fajnych rzeczy do robienia, ale właśnie, więc piszcie kogo lubicie, o kim robić odcinki. Zapraszam was do oglądania mnie w przyszłości i dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia, kochani, trzymajcie się, buźka pa.